zespół PDB zaprasza na kolejny musical. Będzie to już ich 20. projekt. Tym razem teatralno-profilaktyczny, dotyczący m.in. fonoholizmu, zaburzonych relacji, wartości i przemocy w domu rodzinnym. Problem fonoholizmu, jak z nim walczyć, jak go rozpoznać? Właśnie na te pytania odpowiada nasz spektakl i bardzo nam zależy, żeby widzowie, ale też ci, którzy budują spektakl, zrozumieli cały paradoks tego, że smartfony miały właściwie umożliwiać nam rozmowy, polepszać relacje międzyludzkie, a tak naprawdę w rzeczywistości dzieje się zupełnie coś innego. W ogóle lista skutków ubocznych korzystania ze smartfona jest ogromna i cały czas rośnie. Nasz mózg na pewno nie jest dostosowany do tego, żeby być cały czas online. I to wszystko chcielibyśmy przedstawić w musicalu. A nade wszystko to, że bywa bardzo często, że ludzie poświęcają na coś czas, bardzo dużo tego czasu i stawiają to na piedestale, robiąc tego bożka. I myślę, że właśnie taki smartfon stał się pewnym bożkiem dla nas i to, co się dzieje, zjawisko na przykład smartfonowe zombie, które można widzieć. Powstał nowy gatunek człowieka, który porusza się po mieście bezrefleksyjnie, nie bacząc na ruch w mieście. Jest dużo pieszych, którzy przechodzą słuchając muzyki, smsując, nawet matki z dziećmi, narażając siebie i ludzi na po prostu utratę zdrowia i życia. I to jest przerażające. Na tym polega właśnie to behawioralne uzależnienie, które naprawdę skutkuje, no tak jak powiedziałam, nawet utratą życia, choćby w tych sytuacjach. Na to byśmy chcieli uczulić, bardzo nam zależy, bo no cóż, dużo refleksji po obu stronach sceny. Zostanie poruszony również wątek agresji w świecie wirtualnym. Myśmy też próbowali mocno nakreślić to, że ta cyberprzemoc jest w naszym świecie, im więcej używamy telefonów, wiadomo, jesteśmy bardziej narażeni. Oczywiście nie da się tego uniknąć, natomiast też nie mamy złotej rady na to, natomiast jest to poruszone, może ktoś odnajdzie jakąś cząsteczkę siebie w tym i zobaczy, że my też czasami bezkarnie podpisujemy się pod różnymi, przeróżnymi informacjami. No i zastanowić się naprawdę, czy nie wyrządzamy komuś tym krzywdy. W przygotowanie musicalu zaangażował się cały zespół PDB, dzieci, młodzież i dorośli, którym oczywiście fonoholizm nie grozi. Jesteś uzależniony? Tak, młodzież dzisiaj jest okropna w ogóle. O co pani pytała? To jest taki nasz kolega, który jest bardzo uzależniony od grania w czołgi i od innych gier komputerowych. Jak widać, jest bardzo tym pochłonięty. Nie jestem uzależniona, ja po prostu lansuję trendy w sieci, tak? Jakoś trzeba być na czasie i mieć jakiś pomysł na siebie, co nie? Momencik, złe światło troszeczkę. O, tu jest dużo lepsze, tak? Bo jak nie macie w sieci, to nie istniejesz. No ale to jest chyba oczywiste, to każdy powinien w XXI wieku wiedzieć, że jak nie macie na Facebooku, na Instagramie, WhatsAppie, Snapchacie, to ty nie istniejesz, to jesteś człowiekiem duchem, to w ogóle trudno się zastanawiać o tym, czy w ogóle można mówić o tym, że jesteś człowiekiem. Halo? Czyli kiedy wielka premiera? Przepraszam bardzo, to bardzo ważny telefon pewnie. Tak. Aha, no fonoholizm w czystej postaci. Tradycyjnie najpierw musical zobaczą uczniowie szkół, zaś gala wieczorna odbędzie się 13 grudnia w piątek. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.